Moi drodzy, nie przypuszczałem, że tak się rozwinie. Niestety kolejny komentarz do filmów o rowerach z sieci Decathlon. W tym momencie już będę je nazywał po imieniu, ponieważ Decathlon wczoraj wieczorem postawiony na równe nogi zaczął dzwonić do chłopaków z Tradlera i zadawać pytania. Rozmawiałem, więc odpowiem wam, chłopaki z Decathlona, o co w tym wszystkim chodzi. Pierwsza sprawa jest taka, że ja reprezentuję siebie i projekt United Cyclist, a nie firmy Kreidler. To są nasi sponsorzy i moje zdanie nie ma nic wspólnego ze zdaniem firmy Kreidler. Moje działania nie mają z działaniami firmy Kreidler nic wspólnego i to, co powiedziałem o rowerach waszych za 800 zł, wynika tylko i wyłącznie z mojej woli. Nikt mnie do tego nie zmusił. Zrobiłem to sam, ponieważ ludzie mnie się o to pytali. I odpowiedziałem im zgodnie z tym, co uważam. Powiedziałem, chciałem zrobić wstęp do tego, jak kupić rower, a wychodzi na to, że zaczynamy jakąś walkę między sobą, czego nie miałem zamiaru zrobić. Powiedziałem, co sądzę na temat rowerów za 800 zł oraz powiedziałem także kilka jeszcze innych rzeczy, ponieważ wasi pracownicy zaczęli solidnie hejtować to, co ja robię. I to nie chodzi tylko o wczorajsze dwa filmy. To chodzi także o inne rzeczy. Pan Oracz przegiął pałę i o tym wszyscy wiemy. Szczelił sobie w tyłek i wam w tyłek solidnie. Ale to nie tylko pan Oracz. Pan Mateusz Oracz jest osobą, którą mogę wymienić z imienia nazwiska, ponieważ jest tak podpisany jako użytkownik YouTube'a. Natomiast są jeszcze jakieś Volkswageny i inne rzeczy, goście, którzy się nie ujawniają, którzy natomiast piszą, że są pracownikami waszej firmy. I te komentarze nie wyglądają... Po prostu wyglądały, jakby były pisane przez pracowników waszej firmy. W niektórych miejscach to są ludzie, którzy po prostu piszą, że są pracownikami waszej firmy. Słuchajcie, powiedziałem o przerzutce Shimano, firmę, którą uwielbiam. I cała moja historia rowerowania związana jest z firmą Shimano. Dopiero od niedawna mam SRAM, do którego nie byłem przekonany. Przekonałem się dopiero teraz. I bardzo się cieszę, bo lubię SRAM. Tomek na przykład od nas w życiu na SRAMie by nie chciał jeździć, bo on kocha Shimano i on uwielbia Shimano. To jest legenda MTB. I mam wszystkie katalogi chyba, które mogę mieć, dotyczące części Shimano. I powiedziałem, że w moich katalogach Shimano, które mam, czyli 2014-2013, nie mam na 2015 katalogu jeszcze, nie ma przerzutki, która jest tam zamontowana i jej jakość jest zaskakująco niska w porównaniu do tego, co firma Shimano w ogóle robi. Jeden z waszych pracowników pojechał chyba za daleko trochę z koksem. Ja nie wiem, co to jest za przerzutka. Wygląda dziwnie, wygląda tragicznie i nie jestem do końca przekonany, skąd wy ją macie. Zresztą nie interesuje mnie to, to jest wasz problem i wy wiecie, skąd wy ją macie. Natomiast ja powiedziałem, że w moich katalogach Shimano tej przerzutki nie ma i jej tu nie ma. A to, że wy się tego przestraszyliście z jakiegoś powodu, to ja nie wiem, nie wiem dlaczego tak się przestraszyliście. Słuchajcie, wasi pracownicy doczepili się do mnie, hejtowali filmy, pisali bzdury. Natomiast ja w moich filmach powiedziałem także, że na waszych rowerach chłopaki od nas przejechały Annapurna Circuit dookoła. Więc doczepiliście się do jednej rzeczy, nie słuchając kompletnie reszty historii. Ja mam prawo, jako obywatel tego kraju, do wyrażania opinii, a w szczególności do odpowiadania na pytania, według mojej opinii, ludziom, którzy się pytają mnie o rower za 800 zł. Ten rower u was jest w zakładce rowery górskie, a to nie jest rower górski. To jest atrapa. I wy o tym znakomicie wiecie. Wibrejki, które są w tym rowerze, są niebezpieczne dla życia. Je można wygiąć ręką. Ja wczoraj pojechałem po raz drugi do waszego sklepu, ponieważ pierwszy raz widziałem ten rower w momencie, kiedy kupowałem wasze namioty. Mam namioty od was, są świetne. Świetne, naprawdę. Byliśmy zaskoczeni z Tomkiem jakością namiotów za 90 zł. To jest porażające. W szczególności jakością tropików w tych namiotach. Jest naprawdę bardzo wysoki jakości namiot za 80 czy 90 zł. Natomiast gdybym ten namiot kupił i był z niego niezadowolony, to bym ludziom powiedział, jakby się mnie pytali, że ten namiot jest nic nie warty, ale on jest warty. Natomiast słuchajcie, powiedziałem dobre rzeczy, wczoraj nawet sobie kupiłem okularki u was, a wy robicie awanturę i straszycie mnie jakimś black PR-em i tymi podobnymi rzeczami. To już było. Już ludzie próbowali mi zaszkodzić. Zazdrośnicy, konkurencja, ludzie, którzy się nie nadawali na wyprawy i tym podobne rzeczy. To już było. Ja sobie z tym dałem radę i jedna firma w tym momencie będzie miała sprawę w sądzie, która prowadzi jakiś tam forum w stronę o rowerach,
która przesadziła z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji. Natomiast wszystko, co ja powiedziałem, jest 100% prawdą i możecie to zobaczyć, bo ludzie pod filmem napisali, co oni także uważają o tym sprzęcie i innych rowerach za 1000 zł z sieci handlowych. Mam prawo do wyrażenia swojej opinii. Nie przestraszę się was, ale mam do was propozycję. Możemy razem, ponieważ ja mam w tym momencie, po wczorajszej waszej akcji, chwyciłem proce i jak biblijny Dawid jestem gotowy do strzału między oczy, bo mam taki kamyk, kurde, którego nie chcecie oglądać. Natomiast w jednej, drugiej ręce, drugą rękę mam wyciągniętą do was i proponuję, zróbmy razem film, który będzie w super rzetelny sposób informował ludzi o tym, jak powinni dobierać rowery do swoich potrzeb. Ja właśnie teraz to zacząłem robić, ale jeżeli będziecie chcieli ze mną współpracować, to możemy zrobić coś naprawdę fajnego. Dołożycie się do produkcji filmu, weźmiemy Patryka z kamerkami, zrobimy super zajebisty film. To jest moja ręka. Panie brand manager Bitwina i Rock Raidera, ja czekam na pana telefon i możemy z tego wyjść obydwoje jako zwycięzcy. I zachować się jako dżentelmeni, ale nie straszyć się black PR-em i dzwonić w środku nocy, czy tam w środku wieczora do firmy Kreidler. To nie jest dobry pomysł, to nie tak. A swoją drogą musicie na pewno pilnować swoich pracowników, żeby nie wyrażali opinii firmy w ten sposób. I myślę, że słowa pana oracza, który być może już nie jest waszym pracownikiem, o biznesach polskich, zacytuję to jeszcze raz, bo to jest coś, co mnie nieprawdopodobnie ubodło. Żaden mały lokalny sklepik w bramie nie jest w stanie dać dobrej ceny lub sprzętu porównywalnego z modelami sieci na D, MTB Szosa. Mało kto jest w stanie konkurować z siecią na D w kwestii techniczności rowerów w danym przedziale cenowym i dlatego wam żal dupę ściska, że tak jest i gniecie w tych małych bunkrach w nadziei, że ktoś zapuka do drzwi i upchniecie mu MTB za 4,5 tysiąca. Ja myślę, że firma Decathlon, bo to, wie pan co? Ja panu, panie menadżer, powiem coś, że to musi być napisane przez waszego pracownika i to jakiegoś totalnie nagrzanego. Ten pracownik jeszcze zdarzyło mu się mnie obrazić. Chyba też w waszym imieniu. Ja te wszystkie komentarze mam, mimo to, że one są już usunięte. Myślę, że możemy z tego wyjść i pokazać, że jesteśmy dżentelmenami. I że wasza firma szanuje małe, lokalne biznesy. I wie, że tam jest zagrzebana pasja do kolarstwa górskiego, do wypraw, do pedałowania. A nie w wielkich magazynach waszego sklepu. I przydałoby się, żebyście się pokłonili, tak jak ja wczoraj się pokłoniłem w sumie przed wami. Powiedziałem, że macie świetnego pracownika, świetnego sportowca w swoim teamie. Powiedziałem to. Tak samo jak powiedziałem, że chłopaki przejechały Annapurna Circuit na waszych rowerach. Mimo to, że nie lubię waszych produktów, nie lubię waszych rowerów, ale okularki sobie kupiłem, bo mi się podobały. I kupiłem sobie kilka jeszcze innych rzeczy w sklepie, bo mi się podobały. I tak jak mówię, że namioty są świetne, tak nie powiem, że rower za 800 zł to nie jest gówno, bo to jest gówno. To jest wszystko. Panie menadżer, czekam na pana telefon 796-560-314. Zapraszam do mojego sułtanatu na koktajl z wisienek. Mam wspaniały mikser, który kupiłem za nieduże pieniądze i zaskoczony byłem jego jakością. A oczywiście nie u was. Także zapraszam na salony. Zostanie pan ugoszczony i przegadamy sprawę współpracy. Jeżeli chcecie, możecie mnie także olać. Ale wczoraj wydawało mi się po telefonie, który dostałem od chłopaków, że chyba wsadziłem kij w mrowisko. Więc ja ten kij wyciągam w tym momencie. Nie wymarzę filmów, nie przestraszę się was. Nie przestraszę się waszego black PR-u, bo tak jak zaznaczam, to już było. Czekam na telefon od dżentelmena i załatwmy tę sprawę. Dziękuję bardzo za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że więcej temat Decathlonu nie będzie poruszany, przynajmniej w tym świetle. Dziękuję wam bardzo.